Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejną odsłonę Speedruna 3.0. Gram na 10 minut i komentuję swoje ruchy. Zaczynamy. Gość 2342. Już zerkam ilość partii rozegraną przez niego. 8500. Pięknie. Więc czuję się bezpiecznie. E4, E5 niech będzie. Póki co symetrycznie. Skoczek, skoczek bronimy. Zobaczymy, czy goniec C4. A! Skoczek zagrał sobie na C3. No dobrze, czyli partia czterech skoczków. Jak ją grać dokładnie nie pamiętam, ale on nie zagrał. Chyba goniec B5 się gra, lub D4, coś takiego. No dobra, goniec na E7. Troszeczkę zagramy inaczej. Ja bardzo lubię wstawiać tutaj tego gońca i robić roszadę. Zawsze mi to pomaga w tym, żeby tutaj goniec G5 nie atakował. No dobrze, jest posunięcie D4, jest to dobre zagranie, gram D6. Jak przepcha, to super, skoczek przejdzie tędy, ale raczej bicie biorę pod uwagę. Po biciu trzeba będzie pewnie to odbić. Tylko czym? Jeśli tu... No właśnie, haczy to jest bardzo dobry ruch, dlatego że groziło goniec G4 i świetnie bym powiązał skoczka. Ale to już nie działa w tym momencie. Zastanawiam się bardzo mocno, czy taki ruch nie wchodzi. Muszę to przeanalizować, bo jeżeli tu, to tak. Może to w sumie wchodzić chyba, ale bardzo się uprości. Za bardzo tego chyba nie chcę robić. No dobra. Pomyślmy, Krzysztof, jak byś tutaj mógł to dalej rozgrywać? Czy może taki ruch ciekawy? Nie wiem. Zastanawiam się bardzo mocno. A może ruch A6 z planem B5 i tak? Czy ruch A6 się przyda? Może się przydać w sumie, czemu nie? Wygląda dziwnie, ale plan jest taki, żeby zagrać tu, odpędzić skoczka i zbić tutaj. Chyba się udało, słuchajcie. B5. Chyba on zagrał za szybko. A, obronił. Okej, ale to też jest okej. B5 może być. B5 jak najbardziej może być. Czy B4 teraz jest dobre? Tutaj wejdzie. Pytanie, czy goniec B7, D5? Goniec B7 chyba mi się wydaje, bo ten goniec tutaj nie może grać. A goniec B7 gra. Nawet jak przepcha tu pionka, no to już można spróbować na przykład tutaj. Może nawet cofnąć i przejść znowu tędy. A jak wybije, to wybije. Goniec B7 już gra. O! Skoczek będzie się przerzucał tędy. Wieża A8, goniec F8. Typowy plan, żeby wieża grała. Ok, C3, wzmocnienie centrum, goniec F8. No i zobaczcie, że ja mogę sobie potem przestawić. Wow! Bardzo mnie zaskoczył. No to teraz tak, pytanie, moment. Tak. Skoczek będzie tutaj. Dobra, tak, będę podważał tego pionka. W ogóle, dostrzegam jeszcze coś innego. Dostrzegam bicie. Skoczek bije, pionek bije, gram tak. No oczywiście, że tak robimy. Wieża tu świetnie działa. Figury się bardzo scentralizowały. I oczywiście w ten sposób zdobywam parę gońców. Niekoniecznie, bo jeżeli on odejdzie, to tutaj, ale to będzie do niego gorsza wersja. Co? Kompletnie mnie gość zaskakuje, nie? Bo może para gońców nie jest tutaj taka teraz mocno istotna. Może tutaj trzeba zbić. On odbije. Ja tak. Na pionka. Skoczek F4. Tu, na tego pionka pójdę. Tutaj. Też to jest bardzo kuszące, bardzo. Ale chyba wzięcie skoczka jest lepsze. Psuję mu strukturę. Zagram tak. Jeżeli król G2, to będzie mógł obronić wieżą. Ale jak zagra król na H2, zagrał królem na G2. Skubaniutki. Ale... Skoczek H5 wygląda dobrze, z opcją zbicia, tutaj, ale to będzie groźnie wyglądać. Pytanie, czy to będzie działać. Dobra, straszymy, bo jeszcze mam opcję G6, żeby goniec wszedł do gry. Zwróćcie uwagę, że ja w ogóle tego pionka olałem. Kompletnie. W ogóle po takim biciu ja mam jeszcze taką opcję z atakiem. On będzie musiał obronić i mogę zawsze odbić pionka. Nie jest to dla mnie konieczne. Jeszcze hetman może tędy wejść. Ewentualnie właśnie kuszące jest bicie gońca. On musi zwracać na to uwagę. Mi się to bardzo podoba. Jeszcze G6.
Naprawdę to jest dobra pozycja, tylko pytanie właśnie, czy się uda to wykorzystać. Bo jeszcze skoczek F4, ale nie, to jest szach wtedy i tutaj zbijam. Okej. No dobra, tak zagrać trzeba, G6, według mnie. Dosyć szybko. Bo tutaj musi wejść goniec, żeby goniec coś miał. Okej. Ale chwila. Tak mogę zagrać. Oj, to chyba dobry ruch. Chwila, chwila, chwila. Zagram tu, będzie grozić. On tu i będzie taka opcja groziła. O. Ale będę miał przecież taki ruch. On zbije. Myśl, Krzysztof. Myśl. No dobrze. Hetman sobie zagra na H4. On musi wieżą. Bez dwóch zdań. Taka opcja wchodzi chyba w ogóle. Pionkiem nie może, bo tu. Hetman zbije to skoczek F4. Nie, no w ciemno biorę. Biorę w ciemno. Kompletnie. Kompletnie biorę w ciemno. To jest klasyk. Skoczek na F4 to będzie potwór. Tu jeszcze będzie opcja taka. No oczywiście, że tak trzeba. Krzysztof, nawet nie ma się co zastanawiać. Wiem, gadam do siebie. Szkoda, że nie mam tutaj jeszcze gońca na D7, bym miał wjazd wieżą. A nie można mieć wszystkiego, jak widać. On na pewno się zastanawia nad tym ruchem. To będę miał kopnięcie takie. To będzie jeszcze lepiej. Tu odejdzie, to odbije dwie figury za wieżę. Co nie może zbić, bo będzie tutaj trzask. Dokładnie, skoczek F4. Nie, no to luz! Bo jak on tak, to ja zbijam. Tam się do niego dobieram strasznie. On nie może tu, bo tak i widełki. On musi być na G1. Będzie tutaj ścieśniony. Wprawdzie ja będę miał związanie. No właśnie, będę miał związanie. Pytanie, czy to jest dobre? On będzie musiał zejść tu na pewno. I czy ja sobie dalej z tym poradzę? Tak. Tak, nie, no to musi być dobre. To po prostu musi być dobre. To musi być rozjazd. I goniec. Na wieżę. I chcę stanąć na E5. I co on będzie mógł zrobić? Nie wiem. Jego sprawa. To na pewno stoi świetnie. Dokładnie. I goniec na E5. Blokujemy. Tutaj bicie jeszcze to w ogóle pięknie, bo tam wieża by weszła. Zobaczcie, jak pięknie figury atakują. Nie wiem, ja przepraszam najmocniej za moją ekscytację, ale uważam, że moja pozycja jest piękna, bez jakości. Chwila. Taki ruch jeszcze istnieje. I właśnie on go wykonał. H5 chodzi mi po głowie, żeby po wybiciu tutaj mieć jakąś odskocznię, żeby ten skoczek, żeby te H4 może szło. Z drugiej jednak strony może wieża E8 straszyć. Straszę wieża E8. Bo zawsze jak król wejdzie tak, zawsze on. Nie, to już fanaberia, dobra. Ale chodzi o to, że czasami będę miał takie zagranie. O właśnie, żeby zdobyć hetmana. Czasami. No, wprowadzenie wieży. Wiem, wieża nie jest broniona. Brakuje króla na F8 chociażby. Ale wszystko jest do zrobienia. Jeszcze H5 mi brakuje. Król F8 będzie już całkiem sensowne. Chociaż wieża E1 i będzie miał tu większy nacisk, ale zawsze mogę tak zagrać i zawsze odejście będzie takie ewentualnie. No właśnie, to też ma sens. Jeszcze z tym pionkiem. No tego pionka, jak widać, przeciwnik też pod uwagę mocno nie bierze. Ja również. Ale jak tu zbije wszystko do końca i ten zacznie iść do przodu, a ja muszę coś tam atakować. A
ale wydaje mi się, że poświęcenie jakości było zasadne jak najbardziej. Jak będzie taka możliwość, żeby tak zrobić następnym razem, nie można się wahać. Mówię to też do siebie oczywiście. O, szachy, szachy. Piękna gra. Piękna łamigłówka, moi drodzy. Dobre są szachy. Szachy są bardzo dobre. Na każdym poziomie. No właśnie, wieża E1. Zobaczcie, to jest właśnie to. To jest właśnie to. Zastanawiam się, czy B4 w ogóle nie kopnąć mu. Zagram mu B4. Zagram mu B4, żeby nie miał opcji bicia. On będzie musiał teraz coś myśleć. W ogóle F5 jeszcze mi się podoba, bo po wybiciu może jakieś F4 wchodzi. Troszkę jestem uwiązany tym hetmanem, przyznaję się, bez bicia. Dlatego te B4 z mojej strony. Pytanie, czy on nie może sobie tak hetmanem odejść? Może. Może i może. Właśnie te F5, bardziej H5. Jak się chce podciągnąć pionka, żeby on tutaj straszył. Ciekawe, no właśnie, bo to tak na razie stoimy w miejscu. Wybił. No dobra, wybić muszę. Czy są jakieś groźby na horyzoncie? Taka groźba jest. O, jest bardzo nieprzyjemna groźba, więc muszę tą wieżą. A, tą wieżą muszę uciekać. Chyba na F8. Chyba tak, muszę uciekać wieżą. Jednak wieża nie spełniła dobrej roli, bo chodzi o to, że tutaj i tutaj mam. Teraz zagranie. Potem G5 podciągnąć i tu. Jeszcze taki ruch fajny w sumie istnieje w pewnym momencie. A, to B4 całkiem sensowne może było. Tak teraz patrzę. Aha, bo teraz będę miał opcję nawet wybicia w razie czego. Wieża F8 sobie stoi bezpiecznie. No racja, tu, tu, tu i tu. Nadal jakość mniej. Ataku matowego może super nie widać. Aha, bo on jeszcze będzie miał taki ruch. Ale nie, to będzie tu plomba. Dobra, to się by zgadzało. Wszystko. Skoczek na H3. Byłby tu niezły. Też ilość pionków ma tutaj przede wszystkim znaczenie. Jego słabe pionki. No właśnie, poszło. Dobrze zagrał. No muszę gońcem zbić, nie mam wyjścia. Ok, i tu będzie groziła akcja. No więc co? Taki ruch, ale co, co tutaj? Wow, Krzysztof. Wygląda słabo. Jak ta wieża E8 może nie była najlepsza. Wiecie co? Nawet tak patrzę, że jak tu bym zbił, te pionki by wisiały, miałbym takie zagranie, miałbym opcję bicia tutaj. Ale to są niuanse. No taki ruch jeszcze mam w sumie. Nie, nie mam, bo on mi bije. Tutaj, tutaj. Tego nie dostrzegłem. No dobrze, bo pytanie, czy... Właśnie, pytanie. Tak. Tu. Nie, on po prostu odejdzie skoczkiem. Tak. Odejdzie skoczkiem, ja odejdę tak. On zbije, zbije. Dobra, chyba tak muszę. Dobrze liczę? Nie, przecież on zagra tu. Aha, to ja zbijam tu wtedy. On zbija hetmanem, będę musiał to wszystko wybić. Jakość mniej. Ale jakieś dwa pionki więcej, tylko że on zagra aktywnie tu. No właśnie. No właśnie, i szkoda, że tutaj nie mam bicia. Będę musiał teraz to zbić i wymienić hetmany. Bo inaczej stracę materiał. Muszę tak zrobić. No bo chodzi o to, że po wybiciu ja mam szacha jeszcze, więc wtedy będzie ok, ale on zbije hetmanem. O, zbił wieżę, co ja w ogóle zrobiłem? Nie widziałem tego bicia. Kurczę, taka wygrana partia. Co jest? Masakra. Ale jestem teraz zły na siebie, totalnie. Kompletnie wygrana partia. Kompletnie.
O rety, co ja miałem w głowie, że on skoczka nie może. No, zaćmienie słońca, po prostu. O, no to już za dużo figur ma. No to on już ma za dużo figur. A, zagram jeszcze tak. Bez sensu, żeby miał jeszcze chociaż skoczka na e5, cokolwiek. Albo żeby on zamiast wieży miał jakąś lekką. To już za mało mam armii. No jeszcze pogram, bo te pionki oczywiście, jak jakoś tam nie. Czy czas jest ważny w tej kwestii? Tak. A tak na wieżę przy okazji. Tak, bo on. Właśnie. On będzie tu hetmanem. To jest po mnie. Kompletnie tam wszystko wchodzi. Wieża F5. Tu będzie mógł mnie zbić nawet. Ale jestem zły. Zły na siebie jestem totalnie. Dobra. Poddaję. Muszę zobaczyć szybko tą partię. Wiecie co? Kompletnie wygrana była. Bo teraz to się wkurzyłem. Speed, no mówiłem, szachy są piękne, no bo są, no, ale nie można tak przegrywać. Bicie. To było dobre bicie. E4, no oczywiście. Tak. Bicie na F3. Dobrze zagrałeś, Krzysztof. Dobrze zagrałeś. Tu trzeba było grać chyba normalnie. Napaliłem się strasznie na ten atak, a można było grać normalne szachy, on ma zepsutą strukturę, jesteś w domu. Ale to też jest dobrze wszystko. Zobaczcie te BC cały czas, żeby uwolnić się od tego. Tak. Hetman H4 już mam wygraną. Wieża E3. No wszystko zagrałem jak trzeba. Aj, szach. A najpierw trzeba było zbić tu. Chodzi o to, że jak tutaj i tutaj, to mam taki ruch. Więc on musi odejść tu, a jak odejdzie tu, to mam taki ruch wygrywający. Ale to było łatwe, a ja tego nie widziałem. Tak i granie normalne w szachy z lepszą wersją. Ajajaj. Grunt, że z tej partii można się nauczyć fajnego poświęcenia na E3. Chociaż dalej tutaj jest bardzo dobrze. Goniec D7 każe grać. Ajajajajaj. I tutaj... A nie zbijać na H3. Zobaczcie, taki oczywisty ruch nie jest takim dobrym ruchem, jak się okazuje. No bo faktycznie ta wieża się potem uaktywnia. Ale jestem bambus. Nadal jest czarnych dobra. Tylko pytanie, do którego momentu? Do tego momentu, wieża E8. Wydawało mi się, że jest dobry ruch. Tak jak mówiłem wcześniej podczas partii, że bicie na C4 było, mogło być kluczowe. Tak. B4, lipa. Zbił, zbił. Wieża F8. Ojej, to jest aż tak źle. To skoczek E2 takie dobre. O rety. No tak, bo figurę mi zdobywa. To związanie było kluczowe. Niesamowite. Wydawało mi się, że to naprawdę wygrywam, a tu się okazuje, że po prostu przegrywam. Tak, i co ja mogłem zrobić teraz? Ha, teraz zbić. Ale... Co będzie po tym, jak zbije pionek? Aha, że skoczek G5 teraz. Ok. No trudno, a myślałem, że to jest dokładnie to samo, a nie było. Ojej, no i tutaj lipa. Trudno. Wiecie co? Aż się wkurzyłem i szukam kolejnego przeciwnika. Ale będę teraz grał szybko, wybaczcie. Na sportowej złości. Oby się tylko przeciwnik znalazł. No nie, no po prostu był rozjechany. Ja po prostu mam taką zdolność, że ustawiam dobrą grę. Przepraszam, to brzmi nieskromnie, ale po prostu znam siebie trochę pod kątem szachowym przez te lata, odkąd już szachy trochę gram. I taka zdolność u mnie istnieje, że po prostu udaje mi się uzyskać dobrą pozycję, niemalże wygraną. I co z tego?
Wypuszczasz wszystko totalnie. Nad tym też trzeba pracować. Najgorzej jest wygrać wygraną pozycję. To jest sztuka. Kurczę, no niesamowite, no. Ależ się wkurzyłem. Mam przeciwnika, lecimy. Zerkam tylko. Dobra, co on zagrał? Lecimy, tak. Ile partii rozegrał? Przyzwoitą ilość. System londyński. Nie. C5 gram. Dobrze. Hetman B6. Kombinujemy. Może się pomyli. Nie wiem. Atakuję tutaj. Proszę bardzo, myśl. A tu chyba tak trzeba było. Też można tak chyba grać. Nieistotne. Aha, że tu już przegrywam, co? Jak zbiję. Bo tu? No trzeba znać te warianty, co? A, nie muszę znać. Gram A6 i mi już tu nie wejdzie. Proste chłopskie szachy. Teraz chcę zbić tu. No i co, mój drogi przyjacielu? A6 zaskoczyło cię. Mam nadzieję. No co, skoczek F3 wzmocni, ja tam uderzę wtedy. Wezmę pionka. No, szykuję też skoczka na C6 oczywiście. Wracając do Londyna. Już uprzedzę pytania. Ja nie gram systemu londyńskiego i uważam, że ten debiut dla osób początkujących jest bardzo złym debiutem. Z prostego powodu. On nie rozwija. Ten debiut nie rozwija szachowo. Oczywiście, ustawicie sobie fajną pozycję, normalną, prostą do gry, ale to tyle. I nie rozwinięcie się szachowo w ogóle. Bicie, bicie, tak, 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 tak. Myślę jeszcze nad tym ruchem, bo będzie groziło takie posunięcie. Bicie, bicie. Też chyba nieźle to wygląda. D6. Przegoniec się uwolni. A nuż widelec się pomyli i będzie B5 i będziesz mój. Tutaj nigdzie nie wchodzi. B5 grozi. Co ten skoczek na bandzie ma zrobić? No C4 nie możesz. A B3? Fatalnie to wygląda, mój drogi przyjacielu. Mam cię, po prostu zjem cię za moment. B3 nie można, bo jest B5, odchodzisz, bije tam, jest gitara, pionek więcej, wygrana partia. Trzy ruchy, przeciwnik został zaskoczony, a goniec F4 zagrał. Poza tym jeszcze w Londynie jest tak, że czarnymi bez żadnego wysiłku możemy wyrównać pozycję. I oczywiście można przegrać każdy debiut, ja się zgadzam, tylko że to daje szansę czarnym bardzo prostej gry, bardzo prostą grę. Białe oczywiście grają swój schemat utarty, jak najbardziej, szanuję, proszę bardzo. Oczywiście system londyński może być dobrą bronią dla osób... Aha, przepraszam, tu nie grozi B5, bo skoczek zbija tu, co nic nie mówicie. No ale mogę tak, tak i tak chyba. Wtedy będę bronił tu. To będzie się zgadzać. To jest pułapeczka. Taka i taka. Z tego co widzę. Tak, i system londyński jak gra Magnus Carlsen. No to oczywiście, no na poziomie arcymistrzowskim. No dobra, to co, mam cię? To się by zgadzało. Czekajcie, a jak zagram tak? Aha, bo on obroni się tu. Pytanie, czy ja nie mogę E6 zagrać? Czy tak? On zbije. A może w ogóle tutaj? I grozi taki ruch. Czy ten skoczek mi ucieka? To jest pytanie, czy ten skoczek po prostu mi ucieka, czy tak mogę. Dobra, gram tak. Niech będzie, nie będę oddawał pionka. Przecież... Aha, no dobrze, dobrze zagrałem. Dlatego, że... Aha, bo tu jeszcze grozi coś takiego jak tu, tu, tu. Aha, B4 nie ma, bo jest bicie tutaj. Ale jakby było bicie, to hetman A3 i tutaj jest strzał. Dobra, mamy to. B5. Grozi. Skoczek D7. No jeszcze on tak... a, tak nie może, bo jest po prostu B5. Jeszcze mi chodzi po głowie, że tak i tak widełki, ale... Nie, zobaczcie. Co ten biedny skoczek ma zrobić? No co, tak? To B5. B5. On zbije, ja zbiję. On B4, ja tu. On zbije, ja tu. I gitara. Figury może nie zdobędę, ale pionki będą.
No dobra, tak poszło. Jeszcze się zastanawiam, czy tak nie zagrać. On tam gdzieś odejdzie, to bez znaczenia żadnego. Tu on weźmie, ja wezmę, on tu. Się zasłoni hetmanem. Tak brzydko, będzie chciał wszystko wymienić. No dobra, deruszujemy mu króla. Co ja się będę tam z nim bawił? Jeszcze hetman F3. To chyba tak mam. Zbiję, ja zbiję. On szach. O kurcze, jakie warianty. Dobra, tak. O właśnie, teraz nie może, bo tutaj. Dobra, cyk. No to widziałem oczywiście, hetman A3. W sumie te E5 wtrącenie było chyba całkiem sensowne. Bicie, bicie. Z szachem. On nie może zasłonić się hetmanem. E5 wtedy. What? Naprawdę? A to mnie gość zaskoczył totalnie. Czyli co? Czyli on. Czyli on mi oddaje figurę. Pytanie, czy iść tu? Czy tu? Tu nie mogę. Tu, tutaj nie, bo tutaj D5 wchodzi. Taki ruch jest ciekawy, ale nie, chyba tutaj, żeby uderzyć w ten punkt. Tu, żebym nie miał jakiejś przykrości. No skoczek tu, bo grożę takim ruchem. Aczkolwiek nie chcę go specjalnie zagrywać. Wolałbym rozwinąć gońca i wieżę. Ale jak oddał figurę, spoko. Pewnie szuka jakiejś takiej opcji. No, hetmanem. Zdecydowanie, żeby jeszcze wymusić posunięcie. Jak wybije, to spoko. No, troszkę mu te pionki pójdą, ale to figura więcej za to jest. Dzięki temu mam tempo. I goniec B7. No, tutaj się broni. A, to wieża D8. Chętnie to wykorzystam. Tak, tam nic nie grozi. E6, muszę zrobić szybko roszadę. Hetman niby w pułapce, jak on go ma złapać? Nie widać opcji. A, tak mogę sobie rzucić. A, przecież wieża D1. A, nie można zagrać. Cudownie hetman stoi. No i co? Skoczek wejdzie, no co, tam się przestawi, wszystko działa, goniec C7, roszada. Samograj już jest. Kompletnie gościowi coś nie wyszło. I dobrze, dobrze, słuchajcie, Londyna trzeba miażdżyć. Skoczek, no goniec C7, to szybciutko gram w ten sposób. Długo nie ma co myśleć. Co on tutaj kombinuje? Chyba nic nie da rady zrobić. Roszada jest dobrze już. W ogóle już jest dobrze. Tak, można zagrać. Aha, tędy chce iść. Nie doceniłem, kolegi. Nie doceniłem, ale chyba taki ruch działa. Będę musiał oddać pionka, żeby nie stracić hetmana. Tak, nie można się rozluźniać. Nie można, Krzysztof. Chodzi mi po głowie jeszcze coś takiego, żeby tak zagrać, oddać hetmana, ale tutaj widełki mu zrobić, ale to chyba nie. Zbyt optymistycznie. No dobra, jak zagram tu, on tu, to ja zbiję, on tutaj, też stracę hetmana. No to za dwie wieże, to już nie będzie źle. Dobra, teraz szukam jakiejś opcji takiej, żeby może jednak te A5 zagrać. Bicie, bicie, bicie. No będę musiał jakoś tak zagrać. No dobra, gramy. Oddam pionkę, zagram hetmanem na A8. A! Ciekawa ciekawostka. Tak.
łupnąć mu. A wieża C8 tu mi zbije. Tam będę podglądał. I teraz pytanie. Czy ja się tutaj nie wwaliłem jeszcze w gorsze rzeczy teraz całą red. Naprawdę jak to przegram, to będzie już rekord świata i okolicy. Dobra, widzę coś takiego. Goniec D8. Jeżeli on zagra tutaj, to ja zbiję. On zagra tutaj, to ja zagram tutaj. Bicie, bicie, bicie. Tak, dobrze. Hop. Tak, tak, ja wiem, że bierze mi teraz hetmana. Jestem tego świadomy. Tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, to się powinno zgadzać. Nie, to się nie zgadza. Nie, zgadza się, bo jak zagra tak, zapomniałem, że jeszcze mam jedną wieżę, super. Jak zagra tak, to ja biję, on mi bije. Ja biję tu. Ok. No jest taki strzał. Dobrze. Tutaj jest strzał, więc trzeba to zaatakować stępem. No, teraz jest duża przewaga, jest bardzo dużo figur. Jeszcze tego pionka fajnie by było zachować. To chyba tak zagra mi w ogóle tak. Coś w tym stylu. W ogóle bez tej wieży byłoby bardzo ciekawie, ale myślę, że no to z tą wieżą to już jest luksus. Teoretycznie wychodzi wieża i dwa gońce na hetmana. No to jest lepszy układ. No to tam teraz... Po prostu czarne nie mają słabości żadnych. Za moment gram tak. Ok, gram tak. I potem tutaj. A nawet można wymienić chyba. Też będzie ok. No tak, bo jeszcze pionka sobie atakuje. A tu będzie jeszcze lepiej. Jeszcze będzie tam słabość na C1. Jak hetman zagra na przykład tak, to koniec B2. Sprawa techniczna. A nawet tutaj ruszył. Dobra, tak. Okay. Myślę, że zrobimy sobie lufcik. Lufcik w postaci H5. Tak, tak. Tak nawet może. Pytanie, czy wymienić? Może jeszcze nie, może tak, on tutaj, dobra. Takie są opcje. Aha, mam też taką opcję w ogóle. Dobra, zagramy najpierw tak, żeby goniec miał tutaj przyczepkę, a jak tak, to goniec A6. No właśnie, przecież goniec na A6 i tu wszystko branie, nawet goniec na E6. Na E6 tutaj, tak, okej. Okay. A sobie zagram królem, w sumie mam na to czas, a podciągnę króla. Okej, goniec A6, a goniec E6 lepsze. Za szybko pograłem. Hetman tu gdzieś wchodzi, nie wchodzi. Niech będzie tak. Aha, goniec E6 był lepszy, bo tam spoglądałem na pionka jeszcze.
No dobra, no to chyba. Aha, tutaj chciałem zagrać, ale potem nie mogę tu. Ale mogę inaczej też. Dobra, bierze C2. Chodzi o to, że taki ruch będę miał, ewentualnie wybicie jak tutaj, to zawsze skoczek tu i tu. Tak, tutaj jest atak. Aha, tu będzie atak. O kurczę. Oj, Krzysztof, żebyś nie przegiął. Muszę tak. Okej. I tak. O, właśnie. Tu będę atakować teraz. I bronię na F7, więc tu się wszystko już zgadza. Wszystko się, Krzysztof, zgadza. A, tu jeszcze mam fajne bicie na E4. Nie teraz. Tu zbijamy. Tu jeszcze są jakieś opcje. Wtedy tutaj i tutaj. Chcę zbić pionka, może zbić. Ok, wracam. Jak zbiję, to on tutaj strzała i bije hetmana. I już pionek też wędruje do pola przemiany w sumie. Broni się, od tego broni się. Dobra, myślę, czy nie tak zagrać. Tak, mogę w sumie też zagrać na skoczka. Tutaj bronię pionka. Nawet można to zbić, tutaj grozi. Aha, tutaj grozi, dobra. A, dla świętego spokoju już zbiję po prostu tego skoczka. Szacha damy. Kolejnego. Powiedzmy tak, już bez znaczenia, no E4 zagram. Coś w tym stylu, nawet ucieczka gońcem. Tak i tak. Tu jeszcze jest szach. Dobra. Mamy to. 2, 354. Dziękuję za dzisiaj. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, cześć.